Bosmana Darłowo, Bosmana Darłowo, kajak wędkarski Morska TV prosi. Dobra, powiedz, ile coś takiego kosztuje? No, mam go w kosteczkę i do magazynu. Idzie, idzie. Dobra, jesteśmy, słuchajcie, dzisiaj w Rewie. Napisaliście, czy jest ten slip, który tu kiedyś był. Zobaczcie, wygląda to tak. Zaraz się przelecimy, przejedziemy, zobaczymy, czy ten slip istnieje, czy nie istnieje. Kajaczek trzeba ściągnąć. I dzisiaj mamy super wydarzenie, ponieważ będziemy się widzieć z Rafałem Niewiadomskim na wodzie. I tym razem ja go poczęstuję browarami. Jak zawsze browarki dla was. Słuchajcie, temat mocno kontrowersyjny, komentowany przez was czasami. Ja jak mam browarka, to mam zero. Browarka zero, jak daję wam browarki, to zależy gdzie. Jak daję na morzu, to też zerówki. Wczoraj jak pływałem, to tutaj w jednym z tych zaczepów wcisnęła mi się smycz. I przez tą smycz mi się nasączyła woda i dosyć sporo się tej wody nasączyło i miałem baterie wrzucone tak nudzem. No i potem one były wilgotne i tą wilgotną taką kamerę, tą baterię wsadziłem do GoPro i się zrobiła dupa taka, że zaparowało od środka. Ekranik mam całkowicie zaparowany, siebie nie widzę. Mam nadzieję, że obiektyw będzie ok. Ciśniemy zobaczyć ten slip, a w zasadzie to coś, co po nim zostało. Taka mata łączona śrubami, płaskownikami metalowymi. No ok. Słuchajcie, kończy się mata, ta gumowa z tymi takimi łącznikami metalowymi. One są ok, podejrzewam, żeby samochód tutaj się nie zapadał, to na pewno jest the best. Natomiast ona się kończy i nie ma jako takiego slipu. Tutaj od razu jest piaseczek. Jak dla nas, mi się wydaje, bombastyczna sytuacja. No dla, podejrzewam, jakichś takich jednostek, które mają większe zanurzenie, to słabo. Kulka moje wyglądają tak, pokazywałem wam już je. No i ja je zawsze wiążę tymi sznurkami z tyłu, że ewentualnie jak się wywrócę, no żeby ich nie stracić, nie? Okidoki, ale trzeba będzie wiosła użyć. Tak, bo niestety trochę tu krótko. Chodź na upartego. No upartego musimy już wodować śrubę. Spróbujemy. Nie, na tym kajaczkiem to damy radę bez większych problemów, nie? Natomiast jakimiś innymi środkami pływającymi to możecie mieć problem. Prawie żeście wpadli do wody. I mamy na horyzoncie Rafała. Zobaczcie, tak to wygląda od strony wody. Ja tak po twojej, tej lewej, wiesz, zacumuję. Okej. Tak to wygląda, zobaczcie. Ponton dmuchany, no proszę, proszę. Witam, witam wszystkich. Dziób ma nawet wzmocniony, czyli możesz przywalić w kogoś. Tak, tak. Co? Typowo morski niby. Ty, no wygląda jak balona, nie? Pompkę masz, nie boisz się, że ci wypadnie? Nie, spoko. Może falka dymkata. Może być, ty, dobra. I to jest typowo jednoosobowy czy dwu? Bo widzę, że masz dwuosobowy. Bo właśnie to siedzenie chyba może by było jeszcze tutaj drugie. Tak, drugie mam ze sobą, ale akurat nie przy sobie. Dobra, powiedz, ile coś takiego kosztuje? No niestety to jest zużywany, kupiony. Aha. Nowy kosztuje około 3000, a używka to nawet za 1000 można sobie gdzieś tam popatrzeć. Sprawdzałeś, jak szybko da się nim płynąć? No bo tu jednak opory są większe niż w takim moim, nie? Kajaku sztywnym. Nie wiem dokładnie, jak szybko mogę płynąć, ale jak jest w miarę spokojna woda, szybko się przemieszczam. Aha. Tutaj pod wiatr będzie trochę ciężko chyba, bo ten jednak tak, wiesz co? Tak mi się wydaje, że jakby tak opory by były większe tutaj nawet. Ale może nie, może tylko takie złudzenie. No i dobra, czy 3 koła zapłaciłeś? Nie, 1000. To już... No dobra, bo używka, okej. Okay. Ja słuchajcie, widziałem, tylko nie wiem co to tam było. Wczoraj byłem w Kauflandzie i w Kauflandzie też mają pontony takie dwuosobowe, dmuchane. Na pewno nie z takiego grubego. W każdym razie ten Kauflandowy nie wydawał się taki gruby ten materiał. No i tutaj zachodzi takie pytanie, słuchaj, czy ty się nie boisz, że kotwiczka ci przedziurawi go? No uważam, bo no, niestety wiadomo, że
Może się przydarzyć coś nieszczęśliwego, ale, ale nawet na jednej komorze bym wrócił do tego. Dobra, a właśnie jak te komory są tutaj zorganizowane? Trzy komory, każdą osobno się pompuje, wiadomo. I do pełna wody go nalewałem, też nie zatapia się, także spoko. Dobra, nie? Czyli tam widzimy, zobaczcie, tu jest jedna komora, druga komora, trzecia gdzieś. I też tam na dole jest z przodu też pompowana. Aha, czyli ten tam podłoga. Tak. Tylko podłoga wiadomo jest już rozstrzelniona troszeczkę, bo ona miała takie wzdłużne balony jakby do pompowania, ale mi się od słońca zrobił już jeden balon. Nie, niestety słońce robi. Aha, chodzi ci o te spawy takie. Tak, i puściły. Te spawy puściła, no to faktycznie widać. Ale słuchaj, to, że podłoga jest pompowana, to znowuż dobra rzecz, bo ty nie siedzisz na wodzie. No nie, odizolowany jestem całkowicie. Czyli masz cieplutko w tyłek. Całkowicie odizolowany jestem. Ty, może ona nawet lepiej niż ja, bo zobaczcie, ja tutaj płynąłem i zobaczcie, tu mi pochlapało, zobaczcie, cały tu mokry jestem. A w sumie tobie chyba nawet mniej chlapie, co? Ja nie wiem. Niby no, niżej siedzisz. Wiosełka umie nie wiosłować i raczej jest. Raczej jest okej, dobra. Tak. Słuchaj, w dwójkę pływałeś już nim? Tak. Po jeziorku. I co? I jak dwie osoby mają wiosła, to chyba zdecydowanie lepiej, co? Tak, lepiej, szybciej się przemieszcza. Tutaj samemu jest troszeczkę ciężej, ale daję radę. Dobra, to, że siedzisz właśnie tak z tyłu, masz... Oparcie mam wszystko. Ja wiem, ale da się tutaj jakoś, bo tu widzę, że to są takie zaczepy. To wszystko jest dołem do siedziska właśnie, ten tak. Siedziska. Czyli teoretycznie możesz siedzisko sobie na środek wrzucić bardziej, czy nie? Raczej nie, właśnie. Przód, tył siedziska, a tutaj możemy zamontować jakąś taką maskującą siatkę, przymocować torbę. W razie wywrotki nawet to nic nie wyleci, a dzisiaj tego nie robiłem. Siatek nawet nie brałem z bagażnika. Woda spokojna dość. No ale dobra, tam widzę z tyłu, że masz to siedzisko właśnie zaczepione. Zobacz, taki zaczep jest jeden, nie? No dobra, ale jakbyś to siedzisko zaczepił sobie na przykład tu, albo tam, a nie, bo to są różne rozstawy faktycznie. Tak, właśnie. Zobaczcie ten rozstaw. A tutaj jest taki większy, nie? Rozstaw. Tutaj mam oparcie, mam jeszcze jakieś kieszenie z tyłu. Aha. Na gadżety, ale nie używam. Nie wypływam daleko. Nie przebijam się przez oceany, także wystarczająco jak nie. Nie, no słuchaj, rewelacja dla ludzi, którzy przyjeżdżają, wiesz co, właśnie ze Śródlądzia tutaj, bo z takim kajakiem lecieć, to potem jeszcze nie trafisz w pogodę i jest error, nie? Ile to miejsca zajmuje w bagażniku? Niewiele. Torba jest tutaj z przodu, ta czarna, w tą torbę wszystko wchodzi. Aha. Składam go w kosteczkę i do bagażnika. Torbę w bagażniku. I mówiłeś ile? 7 minut ci... 7 minut pompowanie, to jest moment, bardzo szybko. Bardzo szybko. Nawet dość już jest farta. Tak, no widzę, że mega żeś napompował. To też trzeba pamiętać, nie? Że jak do my jednej tak... atmosfery, max. Więc... No właśnie, ale słuchajcie, to jak myśmy z Wiesławem Kępką pływaliśmy na jego ribach, to jak wstawaliśmy tam, nie wiem, o 3 w nocy, zimno jeszcze, pompowaliśmy tego riba, to on zawsze pamiętał, żeby tego riba nie napompować za mocno, bo taki trochę straczały, bo jak wypływaliśmy na wodę i się zbiło takie słoneczko, wiesz, to on się sam, to ciśnienie się regulowało i on się sam mega fajnie pompował, nie? Na to trzeba uważać, nie? Bo tak jak z rana żeśmy startowali, choć dzisiaj ciepło. Słuchaj, woda ma 20 stopni prawie. I w tym miejscu mamy 3 metry głębokości prawie i płyniemy, słuchaj, 1 km na godzinę, zobacz, nas znosi. No, to... Piątkę spokojnie wyciągnę. Dobra, słuchajcie, to teraz tak, żeby była jasność, bo to leci jako osobny film. My jesteśmy dzisiaj w Rewie, a jutro są zawody. Co ty myślisz o tych zawodach tutaj w Rewie? Teraz przy tym stanie belony, bo ja ci powiem, że wszyscy narzekają na tą belonę. No, są strzały, pytałem się tubylców, strzały są, że jest Eldorado, nie? Do południa na przykład. Tak. A potem jest koniec. Ja powiem, że będą ryby. Mamy takich wędkarzy, nawet jak przyjadą z Śródlądzia, czy coś tam połowie. Dobra, ulubiona przynę to na belonę? Pokażesz coś? Zdradzisz? Ja mam zwykłą taką 28 gram blaszkę, belonkę. Mam kotwiczkę przedłużoną troszeczkę. No, na krętliku, prawidłowo. Na krętliku i 28 gram, rzucam nią. Czasami próbuję na węższe. Czasami bociasa zaczepię też, rzucę. Aha. No bo ja, słuchaj, powiem ci tak, od 2 dni katuję przynętę jacksonowską, też na ukle, też na przedłużonym, zobaczcie, na krętliku, bo we Władku, jak płynąłem wtedy, miałem ją w oryginale i słuchaj, spięła się ta belona, jednak ten krętlik musi być. No i dobra, i słuchaj, ja w ogóle nie wymieniam, powiem ci, kurczę, w trollingu to mi się sprawdza, a ty trochę kombinujesz. Tak, mam kilka ze sobą i kombinuję.
No dobra, dobra, no kajaczek, całkiem spoko sprawa. A jakieś środki takie, no kamizelka, te rzeczy? No z tyłu mam akurat, nie na sobie. No to tak jak ja. A ja akurat w samochodzie mam, nie wziąłem w ogóle, także wisi u nas w studio. No ale trzeba by było coś takiego mieć. No coś tam jest. O, no jest. Widać, że jest. Także zobaczcie, ja mam tutaj takie środki tutaj z tyłu, zobaczcie, na wszystkich co spotykam nad wodą. Oczywiście Rafała też spotkaliśmy, więc Rafał, morski full dla ciebie, normalnie, trzymaj. To chociaż raz ja cię widzisz tutaj, poczęstuj. No na wodzie musi być bezalkoholowe, nie? Okej, okay. A ja mam, zobaczcie, na podmiankę takiego nieopisanego morskiego fulla, oczywiście, jak najbardziej. Rafał, jaki plan na dziś? Dzisiaj komplet melon, powrót. No tak za godzinkę, nie? No, żeby się nie spiec. Tak, bo to w południe będzie piekło, nie? Maksymalnie dwie komplet melon i wracam. Dobra, jedna rzecz jeszcze. Tak, bo żeśmy rozmawiali z Leszkiem. On ma też taką kajak, pamiętasz? Był? Tak. W Osłonimiec pływaliśmy i on miał taki patent, że on dał radę wiosłować i trollingować, czyli no gdzieś tam między nogami miał tą wędkę. Ty masz już tą wprawę, czy jeszcze nie? Nie próbuję na chwilę obecną, wolę tutaj sobie tak gdzieś wypatrzeć miejsce i wędkować normalnie. Aha. Zostajesz, nie, taki spinning z łódki. Tak, spinning z łódki. Może plusem jest to oddalenie od brzegu, nie wiem. Zobaczymy dzisiaj. Nie, no na pewno możesz zwiedzić więcej miejscówek. Teraz dryf mamy 1 km na godzinę, więc no to wiesz, tak jak na Warszaw, ty się cały czas przesuwasz, czyli jest okej. Okay. Czyli jakby znamy, tak rzucał, to ten przesuw twój da to też, że ty cały czas nowe miejscówki robisz, nie? No pławiam cały czas, pewnie. Próbujemy, zobaczymy, zwykłymi rzutami, bez trollowania. Dobra, to ja spróbuję troszeczkę potrollingować w stronę cypla i co, przebijamy się przez ten cypel na tak. Okej, płynie. Tak to wygląda, zobaczcie. No i ciśnie. Idzie. No i pod wiatr płyniesz, nie? Ładnie, zobaczcie, ciśnie. No jak kupił, słuchajcie, za tysiaka, to się mega opłacało. Za te 3000 to jest już takie, wiecie, no za trójeczkę to już da się wyrwać kajaczek, nie? Wprawdzie może nie taki z napędem, ale powiem wam tak, ogólnie ja jestem taki, że kucham na zimne, nie? Stąd też mamy radio na kajaku morskie, jakbym tam jakaś, wiecie, duża mgła czy coś mi daleko popłynął, zatrocił powiedzmy. Natomiast zdublowanie wszystkich elementów na łodzi to taka trochę podstawa, nie? Kajak nie jest łodzią, nie? Ale dlatego mam napęd, zobaczcie, mam wiosło i mam też napęd na tą śrubę, nie? Dzięki temu, jakby coś się wydarzyło, to zawsze są dwa napędy, zawsze gdzieś tam coś tam można zrobić, nie? U Rafała jest wiosło, które raczej nie powinno się zepsuć, nie? Dobra, zapytamy go jeszcze, jak do niego dopłyniemy, czy on ma to wiosło na sznurku. Ja dostałem sznurek od Andrzeja Stubińskiego, zobaczcie. I to robi robotę, bo wczoraj jak pływałem w Osłoninie, były duże fale i fala mi wzięła to wiosło, tak zgięła. I to wiosło by odpadło, bo zobaczcie, tutaj jest tylko taka gumeczka, która trzyma to wiosło. No i lepiej ten sznurek mieć, nie? Dobra, słuchajcie, bo tak gadamy. A Rafał popłynął, zaraz Rafał będzie meldować rybki. A my będziemy co? My jesteśmy goduły, nie? Ciśniemy. Rafał zarzucał i ściągał. Mówi, że spinninguje z tego swojego kajaczka. No ma to jakiś sens, nie? Zarzucamy, normalnie spinningujemy. Mamy dryf ponad 1 km na godzinę, czyli teraz akurat zarzuciłem słabo, nie? Bo zarzuciłem w miejsce, gdzie będę za chwilę. Natomiast powinniśmy wtedy rzucać na wprost. Tak pod kątem 90 stopni do naszego dryfu, to by miało wtedy sens, bo wtedy obławiamy tą miejscówkę. Jest spoko. No ja myślę, że jest ok. Kurczę, fajny taki kajaczek, dmuchany, pompowany. Dajcie znać, co ty myślicie, bo ja mam ponton prywatnie.
i ciężko się wiosłuje na tym pontonie, bo te opory są jednak sporawe. A u niego widać, że to idzie. Rafał sobie tam w oddali łowi. Odpinałem troszeczkę od niego, żebyśmy tutaj wybadali tą miejscówkę, bo jutro są zawody, no i chcemy tam troszeczkę taki rekonesans zrobić. Natomiast taka ważna sprawa, taką myślę, takie różnice pomiędzy kajakiem, takim pompowanym, a takim jaki mamy, oprócz ceny, no bo tamten jest na pewno tańszy. No i fajnie, bo ma te dwa siedziska, nie? To na, mi się tak nasuwa taka jedna rzecz, że jeżeli byście kajak chcieli właśnie tutaj na morze brać, nie? No to jednak często my na morzu trollingujemy, czy to tak jak teraz z ręki, czy wsadzając po prostu wędkę w dulkę, to by się teoretycznie dało u niego też coś wymyśleć, żeby ten trolling przeprowadzić, jakąś taką sobie po prostu dorobić tą dulkę z jakiejś rury pod dopał, czy coś w tym stylu. Natomiast no, trzeba machać tymi rękami, nie? Tymi wiosłami. Przy takich kajakach jak ja mam, jesteśmy wysoko nad wodą, bo tak jak widzieliście, Rafał siedzi poniżej lustra wody, nie? Także czy tam na tym lustrze wody, choć myślę, że trochę poniżej, nie? Fakt ma pompowane to dno, czyli nie ma tego kontaktu z wodą, no ale jest, powiedzmy, to siedzi na lustrze wody i lepiej wychodzi mu to machanie tymi wiosłami, bo ma niżej do tej wody. Ja mam tutaj wysoko. I mamy zielsko. Ja mam tutaj wysoko i teraz no, gorzej z machaniem wiosłem na takim kajaku, na przykład jak ten mój. Na takim, ale nazwijmy to niezapotapialnym kajaku. Nie? Takim kajaku, który po prostu po wywróceniu no, do niego się woda nie nalewa. Nie? To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że ja jednak mimo wszystko wolałbym mieć zdublowany ten napęd, nie? Czyli mam wiosło i mam pedały, dzięki czemu jak mi coś wysiądzie, to mam, no, dopłynę do tego brzegu, nie? Następna rzecz jest taka, że przy trollingu, tak jak widzicie, ja sobie tutaj delikatnie kręcę i ten trolling spoko wychodzi, nie? Czy to z ręki, łowiąc z ręki, czy mogę obsługiwać echosondę, czy też radyjko, a następna rzecz. Echo sonda, nie? Także słuchajcie, no ten trolling jednak jest lepszy, jak mamy ten napęd, nie? No tutaj na przykład mamy napęd, że nogami po prostu sobie machamy, ale to jest właśnie spoko, jest napęd, nie? Następna rzecz, że w takim kajaku, który jest twardy, damy radę do niego przykręcić już te rzeczy. No akurat ten mój ma specjalne miejsce na tą antenę echo sondy. Natomiast no, w takim kajaku dmuchanym już troszeczkę gorzej z tymi rzeczami, nie? Czy nawet jakbyście chcieli jakiś silnik elektryczny zamontować, to w takich kajakach przeważnie, bo akurat u mnie jest takie specjalne miejsce na tą prawęż do silnika. Prawęż kosztuje oryginalna 300 zł, więc to się dosyć łatwo i stosunkowo tanio da rozbudować o silnik elektryczny. No w takich dmuchańcach już nie bardzo, nie? Weźcie pod uwagę to, że taki kajak 3000 kosztuje ten dmuchany. Ten kajak z napędem ze wszystkim, no to tam oscyluje już koło 5, nie? Czyli zbliżamy się do takiego magicznego pułapu, gdzie płacimy dwa razy więcej, nie? Natomiast no jest taki kajak dmuchany, jest to jakaś alternatywa, nie? Szczególnie jak wybieramy się po prostu w dwie osoby. W ogóle the best było łowić w dwie osoby na takim kajaku. Po pierwsze, mamy z kim pogadać, nie? Po drugie, no jeżeli przemieszczamy się z punktu A do B, no to możemy się umówić, że raz jedna osoba macha tymi wiosłami, raz druga, no i na przemian mogą te osoby sobie jeszcze rzucać i spinningować, czy tam nawet trollingować, jak z tyłu siedzimy, nie? Osoba z przodu sobie tam macha tymi wiosłami, więc nie, no to na pewno jest duży plus, nie? Takiego kajaka dmuchanego. W ogóle czekam na komentarze, sekcja komentarzy, słuchajcie, dzisiaj należy dla Was i zależy mi właśnie bardzo, żebyście dzisiaj w sekcji komentarzy dali mi znać, co w ogóle o tym myślicie. Czy ktoś z Was no, ma taki kajak, albo ma taki jak mój, albo coś podobnego. Czy próbował też łowić no, z tego typu sprzętów? Bo dlaczego dzisiaj nie mówimy o bellyboacie? Bo to nie jest film o bellyboacie, nie? Bellyboaty też niektóre mają wiosła. Z tym, że to jest zupełnie inna jazda. To na bellyboacie z wiosłami nie przemieszczamy się tak szybko jak na takim kajaczku. Dobra, zobaczcie co się dzieje. Mamy mgłę i już nie widać cypla. Jesteśmy od niego oddaleni może o jakieś, nie wiem, 200 metrów i już go nie widać. Za chwilę będzie taka mgiełka, że nic nie będzie widać. Nie będzie widać nawet, gdzie jest ląd. Odwrócę wam kamerkę w stronę lądu. Jesteśmy też bardzo blisko lądu, zobaczcie.
i czasami się pytacie, to co mi to radzą. Słuchajcie, przed sekundą żeśmy rzucali za koloną, no wspaniale, i wszystko było widać, a teraz jest dupa taka połowa. Cześć. Teraz powiedz mi takie coś, jaki masz plan B, jakby naprawdę no, to tak zostało? Czyli nie widzimy nic, nawet zobacz, jesteśmy koło cykla, nie wiem, 150 metrów, nie widać. Nie widać ludzi, którzy chodzą po cyklu, a było ich dużo, nie widać totalnie, czyli naprawdę ta giełka jest ostra. Mój plan jest tak, płynę, jak się rozwidni, to dopłynę. Jak się nie rozwidni, w pewnym momencie będę miał lampkę i wracam. Aha. Chcę popłynąć tam po prostu na trolling, zobaczyć na głębszej, na tej czystszej wodzie może bardziej, tam gdzie jeszcze jest poszona i tak dalej. Jak trafię i się rozwidni, to będzie strzał w dziesiątkę, na co liczę, ale jak nie, no to wracam. Lekko skoryguję, wiesz, do wiatru spojrzę może na kompasie, zobaczymy i będzie... Masz kompasie? Telefon. Widać, cypel, przerzadza nam się tam giełka. Ale tu żeśmy troszeczkę tu odbili. 1,5 kilometra wtedy. Ale zobaczcie, jesteśmy blisko. Blisko ryby i w ogóle nie widać domu. W ogóle nie widać domów. Sytuacja trochę niebezpieczna. Mam nadzieję, że Rafał sobie tam poradził. No jak nic nie robił, to teraz w tym momencie już coś tam jest. Już pewnie coś widzi. Ale myślę, że... No, spróbuję ci dać, może się uda. Nie, tutaj masz 0,6 metra, to się da stać. Trzymaj. O, kończy. Co tak? Grochara, chyba ten. Idę na bok, żeby ci nie przeszkadzał.